Starostwo powiatowe chce poprawić współpracę z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym organizuje spotkania konsultacyjne, na które zaprasza organizacje pozarządowe z całego powiatu wałbrzyskiego. Podczas spotkań konsultacyjnych, które od połowy zeszłego tygodnia prowadzimy we wszystkich gminach powiatu wałbrzyskiego ziemskiego, po pierwsze ich uczestnicy mają okazję zapoznać się z dwoma projektami uchwał, które w tej chwili są konsultowane. W programie współpracy z organizacjami powiatu wałbrzyskiego, z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok oraz drugi to jest projekt uchwały powołujący Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych na spotkaniach mogą również wyrazić własne opinie i oczekiwania co do współpracy z powiatem wałbrzyskim. Podczas tych spotkań po pierwsze usłyszą informacje, czego te uchwały dotyczą i jakie zmiany chcemy wprowadzić w przyszłym roku. Mogą zgłaszać swoje opinie, uwagi do tych uchwał, a druga część takiego spotkania to jest ogólna, szeroka dyskusja do tego, na temat tego, w jaki sposób powinny wyglądać, jakie są oczekiwania co do współpracy organizacji właśnie z powiatem wałbrzyskim i starostwem powiatowym. Do kogo kierowane są takie spotkania? To są spotkania otwarte, więc teoretycznie wszyscy mogą brać udział, natomiast my wysłaliśmy zaproszenia i te spotkania są przede wszystkim skierowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wałbrzyskiego, a ponieważ organizujemy w każdej jednej gminie powiatu wałbrzyskiego te spotkania, to w szczególności skierowane właśnie do tych organizacji, czyli stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji, to są tego typu organizacje, tak zwane organizacje pozarządowe, których ta współpraca powiatu jest konsultowana i których te spotkania dotyczą. Opinie można wyrażać poprzez wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie Starostwa Powiatowego. Spotkania potrwają do 6 listopada.